Hejka, ja się nazywam Agnieszka Rumińska, jestem dźwiękowcem w Superkami. Dziękuję. I przygotowałam dla Was wykład Pułapki bycia juniorem w game audio i jak ich unikać. Właściwie wykład mógłby nosić pod tytuł Co chciałabym wiedzieć 7 lat temu, jak zaczynałam pracę w branży. Wykład jest dedykowany głównie dla juniorów, ale myślę, że regularzy również znajdą w nim coś dla siebie, a przedstawiciele innych specjalizacji dowiedzą się, z czym dealujemy na co dzień pracując z dźwiękiem i odnajdą też jakieś tipy na temat współpracy między działami, jeżeli sami współpracują z dźwiękowcem w swojej firmie. Także myślę, że dla każdego znajdzie się coś miłego. Wykład podzieliłam na 3 części. W pierwszej części będę omawiać pułapkę tracenia czasu i moje propozycje, jak proponuję usprawnić pracę dźwiękowca. I to będzie ta część skupiona głównie na pracy samego audiodesignera. Druga część to jest ta, gdzie właśnie wszyscy znajdą jakieś treści dla siebie, związana bardziej z komunikacją i ze współpracą, ze specyfiką interdyscyplinarnej działalności, z jaką ma do czynienia dźwiękowiec. I trzecia część to będzie podsumowanie w formie lekcji, których udzielił mi Game Dev przez te wszystkie lata. Ale zanim przejdę do konkretów, to kilka słów o mnie, z jakiego miejsca w ogóle dzisiaj do Was mówię, jak zdobyłam doświadczenie, którym się z Wami dzielę. Przez 5 lat pracowałam jako jedyny dźwiękowiec w firmie Anshar Studios, gdzie robiłam praktycznie wszystko związanego z dźwiękiem. Komponowałam muzykę, tworzyłam efekty dźwiękowe, implementowałam wszystko, robiłam optymalizację kontentu audio przy portach na konsole, no i też mix mastering materiałów promocyjnych, które przygotowywaliśmy. I to, co jest ciekawe i to, co bardzo doceniałam w pracy, pracując w tej firmie, to jest to, że miałam szansę rozwinąć się jako dźwiękowiec od małych projektów do bardzo dużych, ponieważ zostałam zatrudniona, jak firma miała około 20 osób, a odchodziłam z firmy, jak firma liczyła osób 100, więc no, przeszłam cały rozwój tej firmy. I mój skill dorastał razem z Anshar Studios. Druga rzecz związana ze specyfiką pracy Ansharów to jest to, że oni wtedy dużo projektów work for hire robili i miałam okazję zobaczyć, jak inni dźwiękowcy robią rzeczy w innych projektach, bo miałam dostęp do takich projektów jak na przykład Observer od Blobber Team czy Divinity Original Sin 2 od Larian Studios i dzięki temu miałam okazję nabrać know-how z innych firm bez zmiany pracodawcy. Oprócz tego teraz pracuję w Superkami jako composer and sound designer. Pracuję przy projekcie Sengoku Dynasty, to jest survival simulator osadzony w feudalnej Japonii i tam zajmuję się efektami dźwiękowymi oraz czuwam nad całą audiowizją muzyki i dźwięków, implementuję wszystko. Zanim trafiłam do game devu i też równolegle, zajmowałam się prowadzeniem zajęć w Akademii Realizacji Dźwięku, uczyłam percepcji i oceny dźwięku oraz montażu w Pro Tools, a oprócz tego przez wiele lat zarabiałam jako wokalistka na scenach operowych, oratoryjnych, śpiewałam w Polsce, ale też w Europie, w Stanach, w Azji, więc mam też takie doświadczenie bardziej związane z samym wykonawstwem i ze sceną. A jeśli chodzi o edukację, to odebrałam kompletną edukację od podstawówki do skończenia Akademii Muzycznej. Kiedy zdecydowałam, że chcę się przebranżowić i chciałam zmienić pracę, to wtedy bardziej poszłam w stronę dźwięku i edukacji o dźwięku. Skończyłam dźwięk w grach, a potem jeszcze zanim zostałam wykładowcą w Akademii Realizacji Dźwięku, to sama byłam tam studentką. No i przechodząc do konkretów, zaczniemy od przykładu związanego z kompozycją. Dla mnie osobiście najbardziej czasochłonnym etapem produkcji muzycznej jest dobór barwy oraz programowanie MIDI. Uważam, że te dwa procesy są bardzo istotne i mają ogromny wpływ na
finalną jakość naszej produkcji dźwiękowej i dlatego poświęcam im bardzo dużo uwagi. Jeżeli mamy do czynienia z nagraniami prawdziwych instrumentów, wiemy, że będziemy nagrywać składy kameralne lub orkiestrę, to te etapy nie są aż takie istotne. Natomiast kiedy wiemy, że w projekcie bazujemy na samplach i na wirtualnych instrumentach, to dobór barwy ma absolutnie kluczowe znaczenie dla naszej jakości. No więc warto sobie zadać pytanie, co możemy zrobić, żeby taki instrument VSTi brzmiał lepiej. No i odpowiedź już właściwie powiedziałam, dobre programowanie MIDI oraz layering. Dzisiaj zajmę się tym drugim. Layering to jest dublowanie partii i powierzanie jej do wykonywania różnym instrumentom wirtualnym w unisono. Wygląda to tak, że biorę jedną barwę, patrzę, czego mi w niej brakuje i uzupełniam to inną barwą. Dzięki temu utrzymuję instrument, który jest dużo bogatszy w spektrum, dużo bardziej charakterystyczny, jeżeli na tym mi zależy. No i przede wszystkim taki instrument łatwiej jest kształtować potem w miksie, bo nie ma bardzo, bardzo widocznych braków. Jak już wspomniałam, proces jest czasochłonny, więc warto sobie go usprawnić i ja w tym celu tworzę template'y w DAW. Jeżeli zaczynam nowy projekt, to pierwsze, co robię w ogóle w projekcie w DAW-ie, to jest ustalam instrumentację, a następnie tworzę sobie setup, lejeruję barwy i zapisuję to do template'u. Dzięki temu, kiedy otwieram projekt, tworząc każdy kolejny utwór w ramach tego projektu, wita mnie nie puste okna edycji w DAW-ie, a predefiniowany zestaw instrumentów, który jest gotowy do wykorzystania, dużo lepiej brzmi już na starcie i dużo bardziej komfortowo się z nim pracuje. Chciałabym, żebyśmy sobie zerknęli na moment do DAW-a i jeśli mogę prosić o stworzenie przykładu. Jeszcze pauza, przepraszam. Jeszcze pauza, zanim damy play. Usłyszycie dwa utwory, króciutkie. Dwa utwory różne w charakterze. Pierwszy jest bardziej spokojny, liryczny, drugi jest dynamiczny. Oba zostały utworzone w oparciu o ten sam template. I tutaj macie okazję, żeby od razu podejrzeć, z ilu tracków składa się moja zwyczajowa sesja, jak nazywam traki. No i podpowiadam, że ten sam kolor to jest tak naprawdę jeden instrument, więc od razu macie możliwość przejrzenia, z ilu layerów mi się zdarza tworzyć instrumenty. I teraz proszę o play. Drugi numer. I proszę o pauzę. Ok, i te techniki, które ja zazwyczaj lubię stosować, to po pierwsze do orkiestrowych instrumentów smyczkowych, do padów, dolejerowuję pady wygenerowane w syntezatorze. Podobnie z pizzicato, lubię, jeżeli pizzicato jest takie bardziej agresywne, charakterne, drapieżne, więc też dolejerowuję barwy syntowe, które są właśnie bardziej punktualne. Oprócz tego oczywiście mieszam biblioteki różnych producentów i jeśli mogę prosić o play, to sobie posłuchamy kilku layerów. Instrumenty perkusyjne. Thank you.
i prosiłabym o powrót do prezentacji. Pokaz slajdów. Super. Tak, czyli to jest to, o czym już wspominałam i dodatkowo dodam, że wstawiłam ten link na YouTube'a, więc jak wpiszecie Agnieszka Rumińska Git Template, to możecie sobie go odsłuchać w domu i na swoim sprzęcie odsłuchowym, żeby zobaczyć, jak to brzmi. Bo tutaj wiadomo, jest jak jest i cieszymy się, że mamy dźwięk. Kolejna rzecz to jest rzecz, która dotyczy już bardziej efektów dźwiękowych, automatyczny render SFX-ów o skustomizowanym nazewnictwie. Rzecz znana doskonale regularom i seniorom, ale jeżeli któryś z Was juniorów tego nie robi, to polecam to wdrożyć natychmiast, bo to jest absolutny game changer, jeśli chodzi o czas. Polega to na tym, że zamiast po kolei renderować każdy efekt z osobna i nadawać mu w oknie renderu nazwę, ja tworzę sobie obszar w oknie edycji DAW-a, któremu nadaję nazwę unikatową i dzięki temu jestem w stanie renderować setki asetów z DAW-a jednym kliknięciem. I to są asety ready to use o docelowych nazwach, które już od razu wkładam do Wise Fmoda czy Unreala. I w Cubase wygląda to tak, że funkcja nazywa się Cycle Marker i jest ona oparta na kilku spersonalizowanych skrótach klawiszowych. To jest dosłownie kilka kliknięć. I znowu, jeśli mogę prosić o ten drugi przykład w pełnym formacie. To ma ogromne znaczenie przy takich sesjach dużych, gdzie na przykład footstepów jest miliard w projekcie, miliard małych asecików, które chcemy wyrenderować. Tego się zupełnie nie czuje, to jest dosłownie trzy skróty klawiszowe, których nie czuje się w całym procesie produkcji efektów dźwiękowych. Dodatkowy atut jest taki, że do takiej sesji mogę wrócić po czasie, łatwo się w niej nawigować. To sprzyja trzymaniu porządku w sesji i bardzo łatwo jest wprowadzać zmiany. I potem już w oknie renderu nie muszę za każdym razem renderować wszystkich markerów, tylko mogę sobie wybrać z listy, które z nich chcę wyrenderować. To jest akurat sesja footstepów, więc downmix w mono. No i tak jak mówiłam, klikam eksport, idę na kawę albo otwieram Unreala i coś robię. Totalny game changer, oszczędzacie masę czasu. I proszę o powrót do prezentacji. Kolejny punkt dotyczący skutecznego wyszukiwania źródeł i pracy z bibliotekami. Jeśli któryś z Was do wyszukiwania źródeł ciągle używa Windows Explorera, natychmiast przestańcie. Odpowiedzią jest Metadata Searcher. Co to są metadane? To są informacje zakodowane w plikach źródłowych, przepraszam, w plikach dźwiękowych. Oczywiście termin metadane ma zastosowanie znacznie szersze, ale my się dzisiaj skupimy tylko na tym, jakie to ma konsekwencje dla audio i jak możemy tego wykorzystywać przy bibliotekach dźwiękowych. W metadanych są zawarte różne informacje. Autor, czas trwania jest im nadawany, każde źródło ma swój unikatowy numer seryjny, ale to, co dla nas jest najważniejsze w tym kontekście, to słowa kluczowe. Każdy pliczek zawiera charakterystyczne słowa, po którym jesteśmy w stanie wyszukać dokładniej. Te słowa określają charakter efektu i w rezultacie nasze wyniki wyszukiwania są dużo bardziej trafne, niż jeżeli szukalibyśmy po zwykłej nazwie pliku. I zajrzyjmy sobie do środka. Ja używam Hybrid Library od Pro Sound Effects i ta biblioteka przyszła do mnie z takim Excelkiem i tutaj od razu w pierwszym rzędzie macie wypisane, co tu jest zawarte w tym opisie. Description, Category, Channels, File Name, Keywords. Tak to wygląda. I jak przyjrzymy się takiemu wave'owi, to zobaczymy, że nazwa to jest po prostu footstep carpet. No okej, jakiś tam magiczny numer. Niewiele nam to mówi poza tym, że mamy footstepa na dywanie. Ale kiedy już zwrócimy uwagę na słowa kluczowe, to okaże się, że dostajemy dużo więcej szczegółowych informacji, że to jest dywan, który leży na drewnianej podłodze, że ten krok to jest tak naprawdę podskok, a podeszwa buta jest twarda. Więc to już jest zdecydowanie więcej informacji, które jest nam w stanie zawężyć wyniki od razu. Możemy dostać wyszukując to, czego szukamy. Inny przykład z łóżem. No łóż, jakiś numer, nie wiadomo. A w opisie już w słowach kluczowych mamy już jakąś charakterystykę. Dark Reverse.
U mnie to wygląda tak, że w Cubase mam do dyspozycji MediaBay i to jest właśnie wyszukiwarka po metadanych, ale jeżeli wasz DAW nie posiada takiej funkcji, to możecie sobie zainstalować osobną aplikację. SoundMiner jest najbardziej popularny, ale on jest bardzo drogi. Ja kiedyś używałam też Baseheada, on jest tańszy. Jest taka opcja SoundCue od ProSound Effects, która polega na tym, że przeszukuje to biblioteki, które macie na dysku od ProSound Effects oraz przeszukuje dźwięki w chmurze. I to jest bardzo ciekawe i mówię o tym dlatego, że warto sobie to obczaić, bo zależnie od tiera finansowego, który zainwestujemy, mamy dostęp do mniejszej lub większej ilości dźwięków. Jest opcja free, w której mamy dostęp do 2000 asetów dźwiękowych, więc warto się z tym zapoznać, a jeżeli nam się spodoba, no to możemy przejść na model subskrypcyjny, płatny miesięcznie lub rocznie. Polecam uwadze. Kolejna rzecz, którą ja uważam za dosyć istotną, to jest tworzenie efektów dźwiękowych na docelowym poziomie głośności. Dlaczego uważam, że to jest ważne? To ma związek z tym, jak ja w ogóle definiuję funkcję dźwięku w grze. Dla mnie dźwięk, jego podstawową funkcją jest komunikowanie treści. Dźwięk ma nieść komunikat, ma wywoływać emocje u gracza, ma mu przekazać od nas jakąś informację. On sprawia, że gracz w jakiś sposób reaguje na grę. I weźmy sobie taką sytuację hipotetyczną, że tworzymy efekt w DAW-ie na poziomie minus 10 lufs momentary, czyli to jest dosyć głośno. I potem ten efekt wstawiamy do silnika albo do middleware'a i ściszamy go o 15 dB. To może się okazać, że ta treść, którą chcieliśmy przekazać graczowi, nie trafi do niego, bo jego ludzkie ucho nie będzie w stanie tego usłyszeć. Dlaczego? Jeśli ściszymy efekt, to ucho ludzkie nie słyszy wszystkich częstotliwości. Wynika to z krzywych izofonicznych i tutaj mam dla was wykresik. Spójrzmy na niego w ten sposób. Pionowa oś to jest informacja w decybelach, ile energii dostarczamy, a pozioma oś to jest oś częstotliwości, czyli od zakres słyszenia ludzkiego ucha, od 20 Hz do 20 kHz. I z tego wykresu potrzebna nam jest następująca informacja. Żeby ucho ludzkie tak samo dobrze usłyszało częstotliwości niskie, jak w przedziale 3-4 kHz, to dla tych częstotliwości niskich musimy dostarczyć o wiele więcej energii. To bardzo jasno widać z tego wykresu. No i jakie to ma dla nas konsekwencje? Jak sobie z tym poradzić? No, ja robię tak, że tworzę sobie takie kategorie dla efektów dźwiękowych, które produkuję i daję im spójne, orientacyjne, ale w miarę spójne przedziały głośności. Innymi słowy, wiem, że ambienty natury, jakieś ptaszki, rzeczka czy coś, będą cichsze niż na przykład takie efekty jak weapons albo UI-owe efekty specjalne, albo jakiś skill upgrade, który będzie no już bardzo głośny, bo chcemy, żeby przykuł uwagę gracza. I jeżeli mam ten orientacyjny przedział, to wtedy znacznie łatwiej mi się pracuje. I jeszcze taka rada dotycząca tego pomiaru. Ja osobiście stosuję w DAW-ie mierniki lufs integrated dla loopów i lufs momentary dla krótkich efektów. I to jest ciekawe, dlaczego nie trupik? Na trupik zawsze zwracam uwagę, dlatego że muszę monitorować, czy nie przekraczam poziomu zera cyfrowego. Ale lufs mierniki mają tę zaletę, że one biorą pod uwagę charakterystykę słyszenia ludzkiego ucha, czyli ten wykres, o którym wam mówiłam. Natomiast trupik mierzy ilość energii, jaka została dostarczona podczas odtwarzania próbki. I w konsekwencji, jeżeli na przykład zmodyfikujemy efekt w taki sposób, że zmienimy jego barwę, czyli na przykład podbijemy mu niskie częstotliwości, to może się zdarzyć tak, że trupik pokaże nam to, że dostarczyliśmy więcej energii do tej próbki, no bo podnieśliśmy jakieś pasmo, więc ono jest głośniej, więc tej energii jest więcej. I trupik pokaże tę zmianę. Ale może być tak, że ludzkie ucho tej zmiany nie usłyszy, o czym mówiliśmy przy wykresie. Dlatego uważam, że zdecydowanie bardziej miarodajne jest właśnie mierzenie przy pomocy lufs. To oszczędza później dużo pracy i dużo tweaków na etapie pracy w silniku. Ostatnia z praktyk usprawniających czas
nie jest związana stricte z DAW-em i z dźwiękiem, ale bardziej dotyczy ogólnego podejścia do asetów, do tworzenia asetów, jakie ja stosuję. Mianowicie zaczynam pracę od implementacji, a nie od tworzenia finalnego kontentu. Tworzę system oparty na placeholderach i sprawdzam, jak to działa. Zalety są takie, że bardzo szybko sprawdzam, czy mój audio design ma sens i czy służy mechanikom gry. Innymi słowy, nie poświęcam godzin na poliszowanie efektów dźwiękowych, które potem po wytestowaniu pójdą do kosza. Innymi słowy, dowiaduję się szybciej, czy to, co zrobiłam, rzeczywiście się sprawdza. Poza tym kolejna zaleta jest taka, że finalny content, potem już tworząc finalne asety, testuję je od razu w silniku i mogę je na bieżąco iterować. I to też jest duża oszczędność czasu, dlatego że nie spędzam godzin w RX-ie na pielęgnowaniu swojego perfekcjonizmu i czyszczeniu szumu, który i tak nie zostanie usłyszony, bo na scenie ten aset wystawimy z wiatrem, który ten szum po prostu przykryje. Więc to bardzo naprawdę usprawnia naszą pracę. I tutaj przechodzimy do kwestii związanych z współpracą z teamem. Dla mnie osobiście bardzo ważne było to, żeby odnaleźć swoje miejsce pracując w firmie. Czyli znaleźć takie miejsce w łańcuchu produkcji gry, w którym ja będę czuła się komfortowo. Będę wiedziała, do kogo mogę iść, z jakim pytaniem, który proces najpierw, który później. To oczywiście zależy od firmy, bo to nie są takie, no to są rzeczy, które w dużej mierze zależą od polityki firmy wewnętrznej. Ale no, ja znalazłam taki schemat, który się u mnie sprawdza i chwalę sobie go i stosuję. I chciałabym się właśnie teraz z Wami tym pipeline'em podzielić. Pierwsza rzecz, którą robię, jak zabieram się za projekt, to jest moja samodzielna praca polegająca na wstępnym rozeznaniu. Najpierw badam potrzeby designu gry, czyli zastanawiam się, jakie potrzeby odnośnie audio ma moja gra. Do tego celu wykorzystuję dokumentację projektu, jeśli jest, a jeśli nie ma, no to zostaje rozmowa z designerem dosyć szczegółowa. Następnie robię research, czyli sprawdzam, jak to ktoś zrobił wcześniej. Nie wyważam otwartych drzwi, tylko szukam inspiracji, szukam referencji z popkultury. A następnie zastanawiam się, jakie rozwiązanie ja mogę użyć w swojej grze. Weźmy taki przykład, że mam w grze rzut granatem w gracza. No to wymyśliłam sobie, że fajnie działa, jak gracz słyszy taki wysoki pisk, a całe dźwięki środowiska są filtrowane, jest low pass filter, fajnie, podoba mi się ten pomysł. Następna rzecz, którą robię, to idę do designera i przedstawiam mu te pomysły. No i tutaj mogą się zadziać dwa scenariusze. Pierwszy jest taki, że designer mi może powiedzieć, że spoko. A druga rzecz, która się może zadziać, może powiedzieć, no fajnie Agnieszka, ale to nie pasuje do naszej gry. Jeżeli na przykład robimy FPP imersyjny, no to takie rozwiązanie będzie super, bo to zwiększa, pogłębia przeżycie gracza, więc jakby job spełniony, audio wspiera potrzeby mechanik growych. Ale jeżeli robimy multi, izometric, arkadowe, no to no tam nie ma czasu na to, żeby sobie przeżyć to uderzenie granatem, tylko po prostu musimy się fokusować na gameplayu, więc takie rozwiązanie nie będzie dobre w tym momencie. To oznacza, że ja nie zadałam sobie wystarczająco dużo trudu, żeby właśnie ustalić, jakie są potrzeby designu gry. No ale jedźmy z tym scenariuszem, że faktycznie robimy tego FPP-ka. Pomysł został zaakceptowany przez design. Co robię dalej? Idę do programisty. I to jest już ten moment, kiedy ja się zastanawiam nad systemem. Czy to, co sobie wymyśliłam, jest wykonalne? Czy da się prościej, być może da się wydajniej? Słuchajcie, rozmawiajcie z programistami, bo oni są w stanie wasze pomysły bardzo dobrze sfeedbackować. Ja to bardzo sobie cenię i miałam do tej pory dużo szczęścia pracując z programistami przy różnych projektach. Także polecam, bo to jest naprawdę wynagradzające. No i następnie to, co już opowiadałam wcześniej, czyli tworzę system oparty na placeholderach, dopiero potem tworzę finalny content i implementuję ten content wraz z iterowaniem go i testowaniem. Jeżeli design zweryfikuje poprawnie, jeżeli design zatwierdzi mojego taska, to wtedy wpis trafia do dokumentacji.
I temu punktowi poświęcam dosyć sporo uwagi, dlatego że na przykład robiąc screeny albo nagrywając sobie filmiki, jak coś zaimplementowałam, cokolwiek, jakieś, wiecie, chociażby krótka notatka, jak coś zostało zrobione, dlatego że jeżeli wracam po czasie do tego taska, to nie muszę pytać kogoś, ej, słuchaj, jak zrobiliśmy ten system? Tylko ja to wiem, bo ja mam to zapisane w dokumentacji, więc innymi słowy nie suszę nikomu głowy, tylko jestem samodzielna. Tak to wygląda. Kolejna z bardzo dobrych praktyk to jest praca w pasach. I co to ma wspólnego z teamworkiem, powiem za chwilę, natomiast najpierw się skupmy na tym, żeby wyjaśnić, co to znaczy planować pracę w pasach. Pasy to są etapy pracy nad taskami. Pierwszy to jest must have, ten najważniejszy, podstawowy, który ma wspierać kluczowe mechaniki gry i w taki sposób, żeby gra była lepiej rozumiana przez gracza. Nice to have to jest content uzupełniający, bez którego może się obyć gra, ale on znacznie pogłębia to przeżycie u gracza, dlatego zdecydowanie warto ten content zawrzeć. Ja zazwyczaj już po tym etapie mogę spać spokojnie. Ostatni etap to jest polish, gdzie on jest już taką wisienką na torcie i to już jest coś, co podnosi jakość. To są już takie smaczki. Żeby sobie zrobić to na przykładzie, to weźmy, że robimy taką grę typu skradanka, gdzie footstepy są bardzo ważną mechaniką. To dla tej gry tym etapem must have dla robienia dźwięku kroków byłoby stworzenie systemu audio, wytestowanie przynajmniej na dwóch powierzchniach, czy on działa dobrze. Czyli zależnie na jaką powierzchnię natrafimy, to wtedy słyszymy różny zestaw próbek. Inny dla żwiru, inny dla drewna i tak dalej. Oraz tutaj robię content footstepów na wszystkich powierzchniach. Nice to have będzie zróżnicowaniem tego contentu dla różnych klas postaci, czyli stworzymy dodatkowy zestaw próbek dla osoby, która chodzi w zbroi, boso albo w jakichś lekkich buciczkach. Etap poliszu to już będą te smaczki, czyli właśnie dla unikatowych postaci dodanie takich szczegółów jak jakiś dzwoneczek przy uchu, który się rusza przy krokach błazna, albo właśnie inny krok dla lewej i prawej stopy u pirata, który ma drewnianą nogę. To są tego typu rzeczy. I skoro już wiemy, na czym polega praca w pasach, to warto się zastanowić, jak ją wdrożyć w życie, żeby żyło się Wam lepiej, Tobie i Twojemu teamowi. W tym celu polecam zaprzyjaźnić się z Bug i Task Trackerem. I ja pracowałam na Mantisie, na Hack and Planie, na różnych, ale najdłużej pracowałam na Jirze i z nią mam najbliższą relację, chociaż podobno to jest opinia kontrowersyjna. Jeżeli chodzi o to, jak do tego podejść, ten duży task, na przykład właśnie związany z footstepami, rozbijam sobie na podtaski. Zależnie od tego, w którym jestem pasie, wyznaczam sobie dla siebie robotę, co mam zrobić. I to jest bardzo fajne przed planningami, kiedy już wiemy, co chcemy zrobić w danym sprincie, dzielimy sobie to na taski i mamy wszystko przygotowane. Jeżeli wiemy, że potrzebujemy wkładu innego członka teamu, żeby w ogóle móc zacząć ze swoją robotą, to warto tworzyć dla niego taski i linkować do siebie, jeżeli nas blokują. I to oczywiście musi być poparte konsultacją z produkcją czy leadami, żeby nie było tak, że ktoś dostaje taska i jest bardzo zdziwiony, bo nie wie, o co chodzi. Last but not least, to jest ekstremalnie ważne, dobre nazwy i opisy tasków. Jeżeli ten specjalista dostanie od Was tego taska, to on po przeczytaniu opisu musi wiedzieć, co on tak naprawdę ma dla Was zrobić, jakie są Wasze oczekiwania i jaka jest definition of done tego taska. To jest też ważne, żebyście opisywali swoje taski, bo jeżeli QA testuje Wasze rzeczy, to on sprawdza Jirę i patrzy, jaki ma być rezultat tego jego testowania, bo on no nie zna dokładnie tego designu, nie zna Waszych wszystkich ruchów i decyzji, więc ten opis to jest to, na czym on się opiera, żeby sprawdzić, czy coś działa poprawnie w grze. QA-je bardzo doceniają, jeżeli dźwiękowcy potrafią prowadzić Jirę. Polecam. Jaki jest rezultat? No taki, że taski są dobrze spriorytetyzowane. To, co mówiłam o tym planningu. Ja zawsze mniej więcej wiem, co chcę zrobić w czasie sprintu i ile mniej więcej mi to zajmie. Gra równomiernie się rozwija, bez jakichś rażących braków. No i to też, co jest ważne, że co jest konsekwencją tworzenia tasków dla innych, że
już przed planningiem sobie definiuję, czy potrzebuję pomocy ze strony innych i nie zmieniam im treści sprintu w połowie jego trwania. Ludzie bardzo nie lubią, jeżeli miesza się im w planach, więc dobrze jest jeszcze na planningu im zasugerować, ej, słuchajcie, żeby ruszyć ze swoim tematem, potrzebuję wsparcia w postaci tego i tego. Także polecam. No i to bardzo oczywiście usprawnia komunikację. Już na tym etapie wyszło nam, że praca dźwiękowca ma charakter interdyscyplinarny, że my współpracujemy z różnymi specjalistami i to jest świetna rzecz, bo w ogóle budujemy poczucie wspólnoty, robimy coś razem, to jest bardzo satysfakcjonujące. Natomiast problem pojawia się wtedy, jeżeli w grze pojawi się bug związany z audio, a na pewno się pojawi. I wtedy trzeba ustalić, do kogo należy job. Job związany z tym, kto ma naprawić tego buga. I w takiej sytuacji raczej Wam nie polecam tego, żeby próbować ustalić, żeby przypisywać komuś taska bez zastanowienia, tylko najpierw spróbować ustalić, z czego wynika problem i kto sobie najlepiej z nim poradzi. Czasami też może być tak, że problem jest po stronie audio, a nie nikogo innego. I na szczęście tutaj mamy narzędzia do debugowania, które nam pomagają w ustaleniu tego. Weźmy sobie taką sytuację, że na scenie powinien odpalić się efekt dźwiękowy, a się nie odpalił. Zdarza się. Pierwsza rzecz, ja będę się odwoływać do Wise'a i do Unreala, ponieważ są to narzędzia, z których korzystam najdłużej. Pierwsza rzecz to jest to, że sprawdzam, czy event w ogóle zawiera content, bo czasami jest tak, że fragment hierarchii wypada, bo cokolwiek i potem event to jest jakaś pozostałość, która zostaje, no i potem jest zdziwienie, że nie ma dźwięku, więc to jest pierwsza rzecz, którą sprawdzam, a jeżeli ma się odpalić na scenie z autoposta, to sprawdzam, czy ma tego autoposta wyczekowanego, bo może nie mieć i to wtedy jest mega szybki fix. Druga rzecz to sprawdzam w Soundcrasterze w Wise, czy w ogóle event się odpala, czy jest słyszalny. Potem idę do Unreala i sprawdzam w Wise Speakerze albo w API Speakerze, czy w ogóle event odtwarza się w Unrealu. Następnie, to są właściwie kroki równoległe, profiler Wise'owy oraz output log w Unrealu. Sprawdzam podczas gameplayu, czy event się odpalił. Jeżeli dalej się nie odpala, no to wchodzę w ogóle do blueprinta, bo może być coś w blueprincie nie tak. Podpinam się print stringiem, takim bloczkiem w Unrealu, który nam mówi, czy coś działa poprawnie, czy nie. Wpinam na przykład w node value do jakiegoś floata i patrzę, czy RTPC nam podaje prawdziwe wartości, czy nam podaje właściwe wartości. Bo może być tak, że podaje nam zero, no i wtedy event no niby się odpala, ale tak naprawdę nie daje dźwięku, więc to warto sprawdzić. Jeżeli to dalej nie jest ten case, to stawiam sobie breakpointa w Unrealu. Innymi słowy, patrzę, czy dany custom event w Unrealu odpalił się poprawnie. Bo może być tak, że jeśli chodzi o audio, wszystko jest git, ale po prostu coś nie odpala się w kodzie. I to jest właśnie ten moment, który pozwala mi to konkretnie ustalić. I dopiero wtedy idę do programisty. I zobaczcie, jeżeli to nie jest jakby któryś z tych case'ów i jeżeli to jest faktycznie coś w kodzie, no to idę z tym do programisty. Zobaczcie, jak to bardzo podnosi jakość komunikacji z teamem. Ja już nie idę do programisty i nie mówię mu, słuchaj, coś mi nie działa, tylko po prostu przychodzę i mówię, ej, tu masz screena, ten event się nie odpala, to jest coś w kodzie, więc nie jestem w stanie tego naprawić sama. I ja tak miałam właśnie podczas portowania obserwera, że QA przypisywał wszystkie taski związane audio do mnie. No i jakby dobrze, no bo kto ma z tym dealować jak nie dźwiękowiec. Potem ja to sprawdzałam i musiałam właśnie ustalać, czy to jest job po stronie programisty, czy to jest coś tam, że są niepodpięte physical materialsy, czy coś. No musiałam to sprawdzać po prostu ja. Więc tak to wygląda. No ale może być tak, że przyjdzie taki moment, że nie wiecie, jak sobie z czymś poradzić, nie jesteście w stanie sobie pomóc, bazując na swoim doświadczeniu i musicie zasięgnąć porady innych osób. Nie ma w tym nic złego, że prosi się o pomoc, tym bardziej jeżeli o pomoc prosi junior, który ma mało doświadczenia. Słuchajcie, seniorzy również proszą o pomoc i nie są w stanie zrobić wszystkiego samodzielnie. Game dev to jest taka specyfika, że dopóki nie przerobi się jakiegoś problemu na własnej skórze, to bardzo często jest tak, że nie wie się na pewno.
Więc to nie ma nic złego, żeby prosić o pomoc. Ale warto się zastanowić, kiedy o tą pomoc poprosić, żeby no, nie zawracać głowy bez potrzeby. I ja stosuję taką prostą zasadę, którą sprzedał mi kiedyś mój przyjaciel Sebastian Gola. Jeśli jest tutaj Seba, to go pozdrawiam. Ta zasada nazywa się 5-10-15 i polega na tym, że przez 5 minut próbuję znaleźć rozwiązanie samemu. Szukam, testuję, sprawdzam, bo może mam jakiś pomysł, który zadziała od razu, a jeżeli nie działa, to idę do dokumentacji projektu. Sprawdzam, czy w dokumentacji projektu jest rozwiązanie. Jeśli nie ma, szukam 15 minut w sieci, w Google'ach, na forach, w różnych miejscach, czasami pytam znajomych dźwiękowców, być może mieli podobny case. Jeżeli dalej nie znajduję odpowiedzi, to dopiero wtedy idę do swojego teamu. I tutaj warto rozważyć, czy kanał prywatny, czy kanał wspólny. To zależy w dużej mierze od polityki firmy. Ja zazwyczaj robię tak, że jeżeli wiem na pewno, że ktoś robił tego taska, to idę do tej konkretnej osoby. A jeżeli nie wiem, to wolę zapytać na kanale ogólnym i wtedy dostanę jakąś wskazówkę od teamu. Zalety są takie, że uczymy się samodzielności, ale nie zawracamy właśnie głowy innym ludziom swoimi prostymi zadaniami. A jeżeli problem jest złożony, no to wtedy nie kręcimy się sami w kółko, nie wiadomo jak długo, przez kilka dni. Polecam. No i tutaj dochodzimy już powoli do końca. W ramach podsumowania mogłabym Wam powiedzieć jakieś uplifting, fajne, miłe rzeczy, które zawsze się fajnie mówi na koniec w stylu jeździcie na eventy, chodźcie na game jamy. To są wszystko bardzo ważne rzeczy, także totalnie Wam to polecam. To jest świetna sprawa. Mogłabym Wam polecieć z kolejnymi merytorycznymi tipami. I to też są ważne rzeczy. Totalnie polecam takie praktyki. Ale ja na koniec chciałabym Wam powiedzieć coś osobistego, coś, co nabyłam the hard way. I mam nadzieję, że oszczędzi to komuś po prostu problemów. Trzy case'y. Pierwsza rzecz, żeby testować soft i hardware samodzielnie i wybrać, co jest dla Ciebie najlepsze. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ być może ktoś, kto Wam coś poleca, on raczej bazuje na własnych doświadczeniach, na własnych oczekiwaniach i na własnych potrzebach. On nie wie, jakie są Twoje potrzeby. Twoje potrzeby mogą być inne. I żeby to zilustrować, to opowiem Wam historię. Jako młoda studentka kupiłam swój pierwszy soft, swoją pierwszą bibliotekę Hollywood Orchestra, która przyszła do mnie ze Stanów w paczuszce i byłam po prostu tak podekscytowana. Oczywiście zrobiłam dokładny research i tak, ta biblioteka ma tyle artykulacji, ma mnóstwo instrumentów, jest wspaniała na start. No, tylko że ta biblioteka przyszła i ona brzmi okropnie, po prostu brzmi fatalnie. Ja ją użyłam kilka razy, ale już tego nie robię. Bardzo nie lubię tej biblioteki i potem miałam taką sytuację, że w 2017 roku spotkałam na Festiwalu Muzyki Filmowej Abla Korzeniowskiego, który powiedział, że no tak, on pracuje na Hollywood Orchestra, no bo tak, ale on wie, że ona brzmi beznadziejnie. On na niej pracuje dlatego, że ją zna najlepiej. On nie ma czasu, żeby się nauczyć nowego softu, a wie, że i tak jego traki nagra orkiestra. I to jest właśnie ta różnica perspektyw. To nie miało się szansy udać w moim przypadku. Druga rzecz, żeby szukać nowych sposobów robienia rzeczy. Nie przywiązywać się do tego, co już znamy. Robić nowe to jest podstawa rozwoju. Ja przy każdym nowym projekcie zadaję sobie takie pytania, co mogę zrobić, żeby sama rozwinąć się w projekcie, ale żeby też podnieść jakość produkcji z korzyścią dla gry, projektu i firmy. I na przykład teraz robię projekt realistyczny, dlatego staram się nagrywać tak dużo dźwięków, jak tylko jestem w stanie. I to jest po prostu mój quest challenge na ten projekt konkretny, no i staram się to robić. Ostatnia rzecz, najtrudniejsza, mówić otwarcie o swoich problemach. I tutaj trzy przykłady niewygodnych sytuacji, które mogą się pojawić, jak nie na pewno się pojawią. Pierwszy case jest taki, że masz już bardzo dużo tasków na głowie, a szef czy producent pyta, czy zrobisz kolejne. Dużo czasu mi zajęło, żeby uświadomić sobie, że jeżeli ktoś zadaje pytanie, to wcale nie oczekuje, że ja to zrobię na pewno. Być może on tylko pyta, bo chce wiedzieć, a nie jest to żadna sugestia czy ukryta presja.
Więc warto komunikować otwarcie, że nie da się rady czego zrobić, czy to ze względu na skill, czy zasoby czasu. Warto porozmawiać o tym i zapytać, czy ten task na pewno musi być zrobiony teraz, bo wiesz, słuchaj, ja mam inne ważne rzeczy, które są do zrobienia i wolałabym się tym zająć później. Rozmowa bardzo często jest w stanie przeciąć ten stres. Czasami pytanie jest tylko pytaniem. Kolejna rzecz, widzisz, że jakiś proces jest dla ciebie kłopotliwy? Również analogicznie porozmawiaj o tym, czy z leadem, czy z szefem, to zależy od firmy. Czasami się okaże, że fix tego problemu jest bardzo łatwy i możliwy do zrobienia niskim kosztem. A może się okazać, że sprawę nie da się rozwiązać because of reasons, ale wtedy przynajmniej wiesz i nie tracisz energii na denerwowanie się i zastanawianie się, a co by było gdyby. Ja polecam mówić. Generalnie uważam, że lepiej mówić niż nie mówić, bo to wzbudza zaufanie. Świadczy też o naszym zaangażowaniu w projekt. Ostatnia rzecz dotycząca estymacji. Produkcja pyta, ile zajmie ci zrobienie taska, a ty go nie robiłeś nigdy w życiu. Nie ma nic złego w tym, żeby powiedzieć nie wiem, zwłaszcza dla juniora. Nie bój się swojej niewiedzy, odpowiedź muszę zrobić research. Nie robiłem tego, nie mam danych historycznych, nie mam doświadczenia, na którym się oprę, mogę oprzeć, ale zrobię to i się dowiem. To jest zdecydowanie lepsza odpowiedź niż szycie czegoś na poczekaniu w oparciu o powietrze. Estymowania można się nauczyć. Również seniorzy wywalają się na estymacjach, to jest normalne. Czasami można polecieć z wishful thinking, można nie wziąć czegoś pod uwagę zupełnie po ludzku. To jest normalne, więc różnica między seniorem a juniorem, oczywiście poza wieloma innymi rzeczami, takimi jak skill, doświadczenie i tak dalej, polega na tym, że po prostu seniorzy estymują dużo trafniej niż juniorzy, co jest dobrą informacją, bo to znaczy, że taki junior tego estymowania jest w stanie się nauczyć sam poprzez logowanie swojego czasu pracy i zapamiętywanie czy zapisywanie sobie, ile czasu poświęciłem na zrobienie tego taska. W ten sposób budujesz swoje dane historyczne na temat konkretnego projektu i na przyszłość już wiesz i możesz się spodziewać, że podobny czas będzie miał inny task o podobnym charakterze. To by było na tyle, jeśli chodzi o moją prezentację. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, cieszę się, że byliście. Dziękuję. Pora na Q&A. Greg, widzę Twoją rękę wyciągniętą w górze. Mam krzyczeć? Czy jest szansa podać koledze mikrofon? Słuchajcie, jakby co, to tylko taką rzecz jeszcze powiem. Z powodu ograniczeń czasowych, żeby zmieścić się w trakcie, ja pominęłam tam ze dwa slajdy, więc jeżeli zostanie nam chwilka i będziecie ciekawi, to mogę do tego wrócić. Ale jakby lecimy z pytaniami, jeśli macie pytania, to zapraszam. Słuchaj, mam dwa pytania. Mam nadzieję, że będą wygodne, tak jak obiecałem. To tak, pierwsze to jest na temat prezentacji pomysłów do designu, bo tam wspomniałaś, zrozumiałem, że to na sucho to prezentujesz. Czy czasami prezentujesz też koncept dźwiękowy, czy na przykład jak to mogłoby brzmieć, czy raczej jest na zasadzie, mam taki pomysł, co sądzicie? Zależy z jaką osobą pracuję, dlatego że no, nauczyłam się podchodzić do tej kwestii indywidualnie. Niektórzy są w stanie posługiwać się poziomem abstrakcyjnym, a inni bardzo potrzebują referencji, więc to zależy od osoby. Ja z referencjami jestem ostrożna, bo to właśnie bardzo zależy, bo jako ludzie mamy osobistą percepcję i na różne rzeczy zwracamy uwagę, więc jeżeli już wysyłam jakąś referencję, to staram się bardzo konkretnie pokazywać, o jaki element tej referencji mi chodzi. Żeby on wiedział, że no nie zrobię epic muzyki orkiestrowej, tylko że na przykład chodzi mi o ten konkretny aspekt. Okej, okay, a drugie pytanie na temat pracy w edytorze, bo tam wspominałeś, że mam ilu, na dużo też siedzisz, to jak dużo mechanik, na przykład prototypujesz, czy nawet robisz w blueprintach, a jak dużo delegujesz do programistów? Czy na przykład wolisz mieć kontrolę nad tym, czy raczej wolisz mieć już gotowe i tylko wpinasz dźwięk? To jest doskonałe pytanie, dlatego że bardzo wielu w ogóle dźwiękowców się trochę boi tej kwestii, więc bardzo fajnie, że to wyszło. To oczywiście zależy od firmy, zależy od tego, jak się dogadasz ze swoim pracodawcą, no bo wiadomo, jeżeli się jest zatrudnionym na stanowisku programista audio, no to jest oczywiste, że robi się te systemy. Natomiast jeżeli się jest kompozytorem czy dźwiękowcem, no to już zależy, co wchodzi w skład twoich obowiązków. Ja mam różne doświadczenia w zależności od projektów.
W niektórych projektach było tak, że tworzyli mi programiści tylko custom eventy, pod które ja się wpinałam i dawałam bluczek play event, więc tak dosyć bardzo basic. A w innych projektach, takich bardziej technicznych, no to faktycznie coś tam się działam z tymi blueprintami, ale generalnie praktycznie nigdy nie jest, no nigdy to jest mocne słowo, ale bardzo rzadko jest tak, że ja tworzę sama od zera jakiś system w blueprintach, dlatego że ja nie mam takiego skilla. Mówiąc wprost, po prostu ja nie jestem programistką, więc potrafię sobie stworzyć jakieś proste rzeczy w stylu on actor begin overlap, jakieś on actor begin overlap, czy właśnie jakiś trigger box, czy coś takiego. Potrafię sobie zrobić takie proste rzeczy, ale jeżeli mamy do czynienia z jakimś bardzo, czy na przykład system footstepów też jestem w stanie sobie zrobić sama, ale jeżeli chodzi o bardziej jakieś skomplikowane rzeczy, no to tutaj wolę nawet, żeby to zrobił programista i to nawet nie chodzi o to, że ja wolę. Programiści wolą to robić sami, dlatego że jeżeli, nie wiem, mamy grę typu multi, no to ona ma bardzo jakby daleko idące konsekwencje głęboko do kodu, więc w tym momencie ja nie jestem zatrudniona na stanowisku technicznego dźwiękowca, tylko audio designera. Nie wiem, czy dobrze odpowiedziałam na to pytanie. Ale fajnie, że to powiedziałeś, bo ludzie się boją. Właśnie to jest to, że ludzie boją się przyznawać, że czegoś nie potrafią robić. A no sorry, no nie da się robić wszystkiego. I tak już ogarniamy sporo. Ktoś ma następne pytania? Zapraszam, Karol. Cześć. Hejka. Ja mam pytanie odnośnie eksportowania asetów w różnej głośności. Bo to jest dosyć ciekawa kwestia i mnie nurtuje od do takiego czasu, ponieważ w internecie można znaleźć bardzo wiele różnych guidelinesów, bardziej sensownych, mniej sensownych. I chciałem się właśnie ciebie zapytać, czy może właśnie eksportujesz, jak pracujesz nad zasadami, to masz jakieś jakby twarde guidelinesy, które się trzyma. Znaczy twarde mam na myśli, że ambient od takiego od tylu lusów do tylu, głośniejszy rzecz od tylu do tylu, takie elementy. Tak, tak. Czy to bardziej jest, wiesz, nabywasz tej wiedzy, jak chcesz to eksportować po jakimś czasie już w pewnym projekcie? Mm-hmm. Czy jakby trzymasz się twardo pewnych zakresów w każdym? Łapię. Łapię pytanie. Słuchaj, robię tak, że to jak zwykle zależy od projektu i w ogóle takie wyrażenie, że twardo trzymam się zawsze, jest bardzo ryzykowne. Więc tak, że twardo trzymam się zawsze, bo tak, to raczej tak nie robię. Raczej staram się operować według jakichś założeń już na starcie, żeby wyjść z jakąś konsekwentną propozycją i w trakcie, jeśli widzę, że ona się nie sprawdza, to ją iteruję. I faktycznie, jeśli chodzi o poziomy głośności, to staram się to robić nie za daleko w produkcji, właśnie z tego względu o krzywych izofonicznych, o których mówiłam, bo potem ściszycie grę o 10 dB, bo port na konsolę i się okaże, że tam w ogóle nie ma tych rzeczy. Więc no, ja się staram tak robić, żeby już na starcie mieć na uwadze te guidelinesy, które są przy portach na konsolę, czyli tam jest bodajże minus 24 do minus 22 lufs całość, nie? Lufs integrated. Natomiast i faktycznie, a propos tego, co powiedziałam, że zaczynam już z jakąś propozycją, to staram się, żeby to było wahanie nie większe, nie mniejsze niż 5 dB w ramach jakiejś kategorii. Żeby, no generalnie przyjęło się, że jeżeli coś jest 3 dB głośniej, to ludzkie ucho to postrzega jako dwa razy głośniejsze, więc fajnie jest właśnie tej trójeczki nie przekraczać. Tak myślę, że to jest taka może taki indykator. No ale tak jak mówię, no to faktycznie zależy. Jeszcze ktoś? Zapraszam. Cześć, szukam bardzo ładny wykład, bardzo informatywny, bardzo mi się podobał. Mam pytanie. Mówiłaś o tym, że implementujesz najpierw. Czego używasz jako placeholderów? Czy to są, nie wiem, na sinusach to robisz, czy to są jakieś przypadkowe dźwięki, czy... No, jasne. Generalnie ja mam takie podejście, to zależy od czasu, bo jeżeli czasu jest bardzo mało, już się zbliżamy do końca, no to jest ryzykowne wstawianie placeholderów, które są jakiekolwiek, bo może się okazać, że potem ta gra wyjdzie z tymi placeholderami, hehe. No, ale na przykład, no powiem tak, jako odpowiedź, autentyczny case z rozmowy między mną a programistą w projekcie.
Słuchaj, tu masz dwa dźwięki testowe, na otwieranie drzwi masz rygl 2, a na zamknięcie dźwięk pterodaktyla. Otwieranie i zamykanie drzwi. Więc faktycznie staram się, żeby te efekty były takie, że nikt nie ma żadnej wątpliwości, że to jest placeholder, ale przede wszystkim staram się, żeby to było w silniku, w komicie jak najkrócej, dlatego że no, nie chcę zostawiać bałaganu po sobie. Więc jeżeli wiem, że bardzo szybko od razu się zajmę tym taskiem, to puszczam takiego śmiesznego komita. Ale jeżeli na przykład wiem, że będę nad jakimś taskiem pracować bardzo długo czasu, bo jest dużo czasu, bo jest bardzo czasochłonny, no to wtedy faktycznie staram się, żeby iterować tą jakość na bieżąco i już bardziej na asetach, które będę chciała potencjalnie zostawić. Kolejne pytanie. Słuchajcie, mamy niecałe 5 minut. Właściwie 3. Wrócę na chwilę do poziomu głośności i do muzyki. Co sądzisz o normalizowaniu do zera? Nie rób tego. Nigdy. Dzięki za potwierdzenie. Tak. Cześć, ja też uważam, że bardzo fajnie prowadziłaś wykład. Dziękuję. Generalnie siedzę w branży muzycznej od 20 lat, natomiast przyznam szczerze, że nie mam do czynienia zrobieniem audio do gier komputerowych. Bardzo mnie to zaciekawiło. Cieszę się. A jedna rzecz zastanowiła mnie tutaj podczas tego, co mówiłaś w przypadku tego rzutu granatu na przykład, nie? Mhm. Czyli robisz ten rzut, jest dźwięk wybuchu i później mówiłaś o tym pisku, czy tam przytłumieniu tego dźwięku. Ja generalnie jestem przyzwyczajony do tego, że po prostu robię na gotowo jakiś tam dźwięk, tak? Ten dźwięk tła byłby już gotowy. Mhm. Ale z tego, co rozumiem, i wytłumacz mi to proszę, jak to działa, część tych rzeczy, czyli te filter pasy na przykład, które byłyby zastosowane w tym przypadku, one wypływają z programu? Dokładnie tak. Czyli, czyli ty musisz podać jak gdyby programiście, słuchaj, jeżeli to się wydarzy, to wtedy odpalamy filter pas, i trwa on 5 sekund. Ja to robię sama. Do tego służy mi oprogramowanie, które się nazywa Middleware Audio i są dwa najpopularniejsze WISE, Audio Kinetic WISE, WISE w zasadzie, albo FMOD, to są dwa najpopularniejsze. I ja sobie tam sama programuję, co z tym dźwiękiem ma się dziać. Czyli jeśli mam dźwięki środowiska, to to nie jest tak, że ja ładuję nowe dźwięki środowiska, które są sfiltrowane w docelowy sposób, tylko ja używam parametru, który bazuje na wartościach liczbowych i sobie na osi czasu układam, że jeżeli jest 0, to nie dzieje się nic, a jeżeli jest 1, to mam pełną filtrację na przykład docelową. A po drodze mogę sobie nałożyć rzeczy, że na przykład boostuje mi jakieś pasmo częstotliwości konkretne, albo właśnie działa mi ta filtracja, albo nie wiem, no różne rzeczy się mogą dziać. Może się zmieniać odległość od gracza, może się trochę blurować bardziej, no różne rzeczy tam się mogą dziać. Tylko jeszcze możesz Jasne. Wyjaśnić, czy ty to, co o czym teraz powiedziałaś, to dajesz jako gotowy plik ostatecznie audio? Wiesz co? Czy ty dajesz parametry do tego, co ma się zadziać w grze, żeby, nie wiem, już silnik gry to wygenerował? Do tego wciąż nie rozumiem. Jasne. Wiesz co, ja się ugaduję z programistą i mówię, słuchaj, działam w przedziale od 0 do 1, od zera nie chcę żadnych zmian, a jak jest 1, to jest pełna filtracja. Czy możemy stworzyć taki system, że rozróżnimy dwa stany? I w zależności od tego, jaką wartość liczbową podaje mi system zrobiony przez programistę, to ja sobie stawiam w Unrealu bloczek, który się nazywa odpal parametr i ten parametr, czyli ten bloczek, on ma swoją nazwę i on bierze te wartości liczbowe z tego systemu, który zrobił programista, a w swoim właśnie middleware już sobie ustalam, co się ma dziać w tym przedziale liczbowym z dźwiękiem. Super, dziękuję. Git. Czy mamy jeszcze czas na ostatnie pytanie? Dobra, dzięki. Staram się to streszczać. Dzięki. Dziękuję. Pytanie takie bardziej od strony technicznej. Zakładając, że wchodzisz do nowego projektu, który już trwa, ale nie było tam nic robione z dźwiękiem, albo jest to w ogóle projekt zaczynany jakby od zera,
co jest dla Ciebie taką esencją, którą musisz mieć gotową, żeby móc zacząć pracować? Czyli chodzi mi o zapoznanie się z projektem, czy coś, to na przykład, co sobie konfigurujesz na samym wstępie, czy to są jakieś subklasy, miksy, rzeczy, które chcesz mieć gotowe, żeby dogodnie Ci się dalej pracowało? Jeszcze tylko uściśle. Projekt, w którym nie ma dźwięku i projekt, w którym mam stworzyć dźwięk, tak? Okej, nie, że biorę po jakimś dźwiękowcu projekt i go rozwiem. Dobra, od zera, czysta karta. No pierwsza rzecz to się zastanawiam jak z soundbankami, to jest pierwsza rzecz. I jeżeli da się użyć opcji automatycznej soundbanków, że każdy osobny asset to jest pojedynczy soundbank, to jest moja pierwsza rozterka ze względów optymalizacyjnych. Nauczona doświadczeniem z portowania pewnej gry, wiem, że soundbanki mają kluczowe znaczenie, bo nie chcę, żeby do pamięci, przy na przykład przeskoczeniu z jednego levelu na drugi, nie chcę, żeby ładowały mi się wszystkie dźwięki naraz, tylko chcę, żeby do pamięci mi się ładowały pojedyncze efekty dźwiękowe i żeby były wyładowywane z pamięci wtedy, kiedy kończą się trwać. Więc pierwsza rzecz to jest pytanie jak z soundbankami. Jeśli mogę zrobić taką opcję jak właśnie enable, coś tam packaging, nie pamiętam jak ona się nazywa, mogę Ci ją wygooglać i powiedzieć później, to jest dosłownie jeden ptaszek w Wise, to ja wtedy wiem, że każdy efekt dźwiękowy to jest samotny soundbank, który się wyładuje i właduje w określonym momencie. A jeżeli wiem, że nie mogę z tego korzystać z jakichś przyczyn, no to wtedy staram się podzielić hierarchię i asety w taki sposób, żeby łatwo mi było ładować i wyładowywać te soundbanki, zależnie od gry. Czyli jeżeli mamy małe levele, to ja mogę się pokusić, żeby zrobić soundbanki w taki sposób, że jeden level to jest jeden wspólny soundbank, jeżeli to jest mały level. A jeżeli mamy drugie levele, o na przykład nie zrobię nigdy całego soundbanku tylko na muzykę, bo to jest morderstwo, bo ten soundbank będzie ogromny. Więc to jest pierwsza rzecz, na którą się zastanawiam, czyli de facto nie tam inspiracje, bla bla bla, tylko po prostu faktycznie kwestia techniczna, żeby nie umrzeć na etapie optymalizacji. Dziękuję bardzo. Mhm.